Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Q. A tu, jeśli dobrze pamiętam, na Tuczance jesteśmy chyba. I robimy rozrubę wśród kosiarzy, żniwiarzy i innych brzydali jakichś tam. O, tam jakieś duże świństwo, Brutal to się nazywa. Próbujemy go uszkodzić jak najbardziej, zanim do mnie się zbliży. Osłabia pancerz, proszę bardzo, więc Brutala, dziewczęta. Cholera, czy ci kanibali jedzą swoich, żeby się podleczyć? Nie ma takiego jedzenia. Zdychać. Proszę o odkształcenie tego pana. Amunicja, widzę, to mi się kończy dość szybko. Nie wiem, co on robił. Pił jakieś Red Bulla? Albo inne świństwo leży, co to? Chyba załatwiłem twój przypadek. Dziewczyny? Ożywianie. No, szczęście mi się udało, dobra. Eddie, dawaj. Nie rób wiochy. A, ja nie mam modyfikacji amunicji do tej broni, dlaczego? Pięknie, płonąca amunicja to wiele lepsza. O! Wesołe masakrowanie przeciwników. Tych zastrzelimy. A temu przywalimy. Pięknie. Tamto... O nie! Dziewczęta? Wiecie, czego od was oczekuję? To brzydawstwo, wygłupło. Oj, oj, oj. Pal się, pal się, pal. Ha, 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 dziękuję. Przedocznie. Gdzie teraz? O, to już koniec. Dobra. Dla mnie nie wszyscy są tacy sami. Przepraszam, że jeśli tam twórcy się starali bardzo urozmaicić ich, dla mnie wszyscy są tacy sami. Commander Shepard, my men and I are in your debt. Thank you for saving so many. Starałem się. What happened here? He screwed up. Stand down, soldier. These men are dead because of him. I said, stand down. Hey. I just saved all your ass. Właśnie. Just calm down. Lieutenant, what's going on here? I made a bad call. This is all on me. I chose caution and clever tactics over a head-on attack. And my men paid the price. You mean the crash? Yes. We could see on Hollow that Reaper forces were blocking our intended path. Staying on course guaranteed heavy casualties. So I chose a safer route, skirting the enemy. And that took us low and through these ruins. When we encountered resistance, no, there was no room to maneuver. Suddenly, we were in a fight for our lives. Przecież to skąd miałeś wiedzieć, że zakradając się, oni was przyłapią, no. Człowiek po to chce się zakradać, żeby, bo myśli, że ten. Że mu się to uda. Our mission's still a failure. When we've stabilized the injured, we'll head back to the fleet. Wiesz co, nie rób wstydu, ej. We're down over 30 men. It'd be suicide. What exactly did you come here to do? There's a bomb on the planet. We were sent to defuse it. A bomb? How big? Enormous. Cerberus has it. Lieutenant, if Cerberus has that bomb, you have to finish your mission. Haven't these men sacrificed enough? I understand. This kind of sacrifice is the hardest to ask for. But your men... My men have lost hope, Commander. Even if I wanted to finish the mission... It's your job to make them want to. How? Their sacrifice means that others will never face what they faced here today. Remind them that those sacrifices have no honor if the mission fails. Men, I own what happened here today. But we have to carry on. No, we don't. Who cares about a few dead Krogan?
It's over. We are Turian, and we will not let Cerberus succeed. Our sacrifice is the difference between life and death for this entire galaxy. Let the heroes of the 9th Platoon be remembered for performing their duty. All right, men. Shuttle's arriving anyway. Nie wyglądają na przekonanych. Commander, come with me. Wszyscy czerwoni, ja niebieski. Trochę się dziwnie czuję. We could use the help. Send me the nav point. I'll see what I can do. Thank you. That'll give... Victus, you have a second chance here. Understood. Oczywiście, że się spotkamy. Skopiemy im dupka i to tak twardo. Oh. Cerberus bomb. What the hell is going on, Commander? And what do the Turians have to do with it? Coordinates Victus gave me. Nie da się tego przewinąć. Lipa. It's a heavily populated area. That's all I know. My gut says something's not right here. What do you suggest? Get the Primarch to come clean. Should we alert the Krogan military? I'd wait. We're in the dark here. Krogan-Turian relations are fragile until the genophage is cured. Let's not push it. And how about this bomb? How many troops does Cerberus have on this? No idea. All I know is, we can't have them detonating that bomb. Keep me in the loop. Hack it out. Okay. Mów, co wiesz. Primarch Victus. Impressive work on T'Chanka. I'm grateful that... Why didn't you tell me about the Cerberus bomb? Why hide that? What else are you keeping from me? I have nothing for you. For our alliance to work, I need to trust you. Our friendship is new, Commander. Would you trust me with information that puts your people, puts Earth, at risk? Why would I jeopardize our alliance by lying to you now? Doesn't make sense. Decisions like these weigh heavy on me. When I was a general, I could pass them up the chain of command. But now, I'm all I've got. Know what I mean? Sure. And? And that's all. Naira. Wait, there is one more thing, Commander. Następnym razem tego nie zrobię. Skoro nie chcesz ze mną rozmawiać. Dupo wołowa. Baran. Głupek. Wiem, denerwuję się, dobra. Ale trudno. Dobra. I've got new messages, yes, okay. Przekierowanie, dziękuję. Steven Hackett. Co? Aha, to Kali Sanders. Dobra, niech ten się opóźnienie. Znowu Steven, nie, teraz. Doktor G-Log do Hacketa. Tak, na bank będę to czytał teraz, aha. Dobra. Commander, come to check on your new recruit. Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandy, że w drugiej części zastanawiałem się, czy mogę tą specjalistkę od komunikacji, jak to ten. W każdym razie zastanawiałem się w drugiej części, czy ona też jest w dostępnych dziewczynach do wzięcia, że tak powiem. I tu znowu mnie to zastanawia, czy jest dostępna. Tym bardziej, że w drugiej części była strasznie, wydawała się strasznie chętna na komandora, w końcu nic się nie dało zrobić, że tak powiem. I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? Yeah. Carry on, specialist. 6000. Czy no, z drugiej strony to nie jest jakiś majątek, biorąc pod uwagę, że ja mam chyba 120, więc... Będę działanie Cerberusa, odszukaj... O, dobra, bombę. Ja chcę tą bombę rozbroić, to jest coś podejrzana sprawa. Nie chcę, żeby wypierdzieliła nagle pół planety. I się zrobiła druga gwiazda śmierci. Teraz pytanie, kogo miałem, gdzie po lewej była Eddie, a po prawej była Liara, tak? Więc Liara miała odkształcenie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Liara ma odkształcenie. Nie. No i on miał granaty odłamkowe, to tutaj tych dwoje mi się przyda. Liara ma jakiś fajny... Ten?
Dobra, taka ekipa mi pasuje. Tą snajperkę znowu mu... A nie, dobra, teraz będę z Cerberusem walczył, nie z zombiakami. To snajperkę mogę zostawić u niego. Może tego weź, o. Stabilność. Większe obrażenia, o. I większa stabilność, dobra. A nie, to. O. Pociski ignorują część pancerza. I może zamiast Kodany weź Claymora. Zobaczymy, co to jest. Nie, nie Claymora, przepraszam. Semitara. Szybciej strzela i mam minimalnie większy magazynek, tak? To, ej, to jest... Robisz, że broń jest jakaś żółta? Haha. Ciekawe. Dobra, a ty? Aha, ona ma tylko pistoleciki. Dobra, zamiast shurikena może wejść groma. Zobaczymy, co to daje. Powrót. Dobra, i czy jako Shepard chce coś zmienić? Nie, ten karabin był całkiem fajny. Claymora zostawimy, w ogóle jest przydatny. No i snajperka się przyda, skoro walczymy z przymierzem, to... Znaczy, jejku, z przymierzem. Ja jestem przymierzem, skoro walczymy z Cerberusem. Znowu pocztę może będę mógł im dostarczyć. Co ja tam używam? Kurczę, w ogóle tych mocy nie używam, muszę się nauczyć je używać. Oj, znowu wstecz dałem. A, dobra. Nie będziemy się tym przejmować. Oczywiście. We hear you, 9th platoon. We're approaching the bomb site, Commander. Getting bounced around pretty bad. This is as close as we get, Lieutenant. Look for somewhere to set your platoon down. Copy that. Talk to me about this Cerberus bomb. It's not Cerberus, Commander. It's... Tak myślałem. What do you mean, Turian? It was planted centuries ago, after the Krogan rebellions. The bomb was a safeguard against another galactic war. To keep the Krogan from becoming a threat. Makes sense. Couldn't trust the Krogan to play nice. But right, nie uważam, że to robi sens. Chciałem powiedzieć tylko, że rozumiem, o co chodzi, a nie, że... Ech, czemu tu nie ma neutralnych odpowiedzi, cholera? To mi troszkę przeszkadza. Where is it? Those buildings ahead. Cerberus brought equipment to dig it up. The 9th platoon will cover your flank, Commander. With all this activity, the Krogan have to know something's up. Then we can't fail, Commander. Copy that, Lieutenant. No to będzie rozpierducha. Wow. Doleciałem. Myślałem, że nie dolecę. Wiesz, jakaś grubsza rozruba tu jest w ogóle w głuchy. Nie wiadomo, co jeszcze na to zmieniam. Na shotguna. Patrzcie, jak potrzebuję snajperkę, to zmieniam na shotguna. Jak potrzebuję shotguna, to zmieniam na snajperkę. To denerwująca gra. Ale gdzie są przeciwnicy? Dychaj. Na wszelki wypadek zrobimy, że snajperka zamraża. Cholera. O, ale go zamroziło przynajmniej, tak? Tak? Nie. O, ale wybuch piękny. Uważnie. Nie wpadłby na to, jakbyś mi nie powiedziała. Ten już nie ma główki, ojej, ale... Ale
robi? Gdzie są przeciwnicy? O, tam ktoś widzę. Go, 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 go. Trafa, trafa, trafa. Ale dość proste, w sumie jednym magazynkiem zajmuje większość przeciwników, czy kilkoma pociskami z magazynka. Chociaż z drugiej strony to broń jest całkiem zacna. Do budynku, czyli to, że tutaj? Tak. Coś tu leży. Swoją drogą, Cerberus musi teraz sobie... Uła! Moment, zaraz skończę tą myśl. O, ciałko. Cerberus musi teraz pluć sobie w brodę. Najpierw mnie skrzesili w drugiej części, a teraz ja próbuję ich pozałatwiać, ha ha ha. Można powiedzieć, że zdradziłem ich, ale to właściwie nie. Ja od początku przecież byłem po przymierzu, nie? To oni wskrzeszając mnie chyba mieli nadzieję, że będę... że zdradzę przymierze. Granat na tę pozycję. Płoni, płoni. Dobra, fajnie, moi prowadzą dywersję. Akcję dywersyjną. A, znaczy ja prowadzę akcję dywersyjną. Tak czy siak, oni zwracają uwagę, a ja coś taki zabijam. Ho, ho. Wadą jest to, że skończyła mi się prawie amunicja. Pochłaniacze. No ale fajnie, ten pochłaniacz dostarcza to coś amunicji, nie jest źle. O, tarcze. Tu coś leży, jakiś laptopik. 5000 kredytów, ho, ho, ho. Ależ jestem bogaty. It means war between the Turians and the Krogan. Cerberus will stop at nothing to detonate it. Prawda. Aczkolwiek Turianie trochę schrzanili sprawę w tej kwestii. Good work, Lieutenant. Tam jest jakiś mocniejszy. Tego mocniejszego trzeba wziąć. Gdzie mi z tymi granatami? No przecież idę, uspokój się. Sam myślę, że mam motorek w dupie. Biegnę cały czas, biegnę, biegnę, biegnę. Jakieś aptaczunie, proszę bardzo. Tu jakiś coś, też proszę bardzo. Tutaj jump. Ej, wracajcie. Gdzie lecicie? Jestem w ready, daj mi im wskoczyć. Już myśleli, że uciekną i bum. Co to jest? Jeden zawsze, nie wiem, co to było, ale najwyraźniej strzelało do moich chyba, więc... Jeszcze pieniążki, super. Jeśli oni odlatują, to znaczy, że udało mi się tą bombę. Co mi się wcale nie podoba. O, dobra, to będzie pewnie. Snajpereczkę do kieszonki. Uwaga. Musiałem zabić ostatniego. Natomiast odlecieć z tym ostatnim, to on jeszcze dalej mi go zabić. Wow, widok. To jest ta bomba? Okay. Nie, drabinka, dobra. Ciśniemy? Trzeba to rozbroić, nie chcę być w centrum wybuchu. Ani w ogóle nigdzie w pobliżu tego wybuchu. Ani w zasięgu, ani w ogóle. Daleko na innej planecie. Stąd już pitnęli.
gonię was, gonię was. Nie. Cholera, działko, działko. Nie, 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 nie. Oho. Szczęście rozwaliłem. Looks like control schematics for automated turrets. No good now. O, schematy na wieżyczki automatyczne. Szkoda, że nie mogę ich używać, to było fajne. Dobra, go, 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 go. O. Cerberus set up a firewall around the trigger mechanism to slow us down. I need to create a bypass. Trzeba mi bronić. But like you said, no trigger, no explosion. Are you sure you can disarm the trigger? Yes, it's old tech. I know it. Buy me a few minutes, Commander. We'll make sure you have it. Understood. And... Dobra, jeśli chodzi o ochronę... chyba dostał headshota. Damn it! Commander! Focus on the bomb. We'll handle Cerberus. Dobra, jeśli chodzi o rozróbę z Cerberusem, zapraszam do następnego odcinka. Haha, oczywiście, zawsze największa rozróba to w następnym odcinku. No ale wiecie, też chcę się trzymać ram czasowych, tak więc trzymajcie się i do następnego. Hej!